Atrakcyjność inwestycyjna Śląska, kierunki rozwoju specjalnych stref ekonomicznych na całym świecie, a także zmieniające się trendy w gospodarce, przemyśle, biznesie i nowoczesnych technologiach to tematy poruszane przez uczestników pierwszej edycji kongresu Silesia Investment Congress. Organizatorem wydarzenia jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Magda Sincewicz. Spotkali się tu, w nowoczesnej siedzibie Muzeum Śląskiego, gdzie przed laty funkcjonowała kopalnia Katowice. Uświadomił to gościom przybyłym z całego świata gospodarz spotkania, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pokazał tym samym, jaką transformację przeszedł nasz region i jak wciąż prężnie się rozwija. Jesteśmy coraz bardziej otwarci właśnie na wydarzenia międzynarodowe, ponieważ w ostatnich latach skupialiśmy się i oczywiście słusznie na polskim sektorze mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, ale uważamy, że równolegle musimy zintensyfikować działania, które będą działaniami, mówiąc krótko, nakierowanymi także na zewnętrzne źródła kapitału, no więc krótko mówiąc także na inwestorów, dużych inwestorów zagranicznych. Podczas kongresu zaprezentowany został raport Kopalnie Biznesu, obrazujący zakres powierzchni magazynowych i produkcyjnych w naszym regionie, autorstwa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Województwa Śląskiego, firmy Randstad, miasta Katowice i firmy Cashman & Wakefield. Zawieramy w nim wiele informacji, mam nadzieję, cennych o tym, jakie doskonałe przykłady zagranicznych inwestycji miały miejsce na terenie Górnego Śląska i Zagłębia i czym tak naprawdę Górny Śląsk i Zagłębie mogą uatrakcyjnić region, aby kolejnych inwestorów do strefy i do regionu przyciągnąć. Górny Śląsk to idealne miejsce dla biznesu. 17% całkowitej powierzchni magazynowej w Polsce jest ulokowane właśnie tutaj. Nic więc dziwnego, że region przyciąga kolejnych inwestorów. Jednym z głównych partnerów konferencji była FEMOZA, czyli organizacja, która nadaje trendy w kontekście rozwoju specjalnych stref ekonomicznych na całym świecie. Teraz jesteśmy w Katowicach, bo Polska z naszego punktu widzenia jest jednym z krajów z najlepszym programem atrakcyjnych inwestycji. Macie bardzo dobre narzędzie, jakim są strefy. To jest bardzo atrakcyjne. Po latach pandemii i problemów postanowiliśmy zrobić to tutaj, bo mamy całe wsparcie Katowic i regionu. Spotykamy ludzi z Afryki, Ameryki, Europy. Wymieniamy doświadczenia i staramy się szerzyć wiedzę o wolnych strefach na całym świecie. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele stref ekonomicznych z całego świata oraz instytucji odpowiedzialnych za rozwój światowej gospodarki, takich jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego czy Bank Światowy.